Cześć wszystkim, tu Emily, pozdrawiam z Tokio. Dzisiaj chciałem zrobić takiego krótkiego vloga, daily vloga. W ogóle myślę o tym, żeby zacząć trochę robić właśnie daily vlogów. Niedługo zacznę prawdopodobnie, będę tak stopniowo do tego podchodził. Prawdopodobnie w lutym zrobię taką dłuższą serię właśnie daily vlogów. A wracając do tematu, dzisiaj tak trochę na sportowo, chciałem ogłosić internetowi, co mnie może zmotywuje bardziej właśnie do treningów, że zapisałem się na swojego pierwszego Ironmana, czyli na pierwszy triatlon na pełnym dystansie Ironman, czyli generalnie na bardzo długim dystansie. Ci co oglądają wiedzą, że lubię sport, uprawiam triatlon, biegam, pływam i jeżdżę na rowerze. Triathlon uprawiam już od wielu, wielu lat i w końcu zdecydowałem się, żeby zrobić pełnego Ironmana. Zapisałem się na Ironmana w Korei, w tej drugiej Korei, na południu, żeby było jasne. Na północy jeszcze nie ma triathlonu, muszę sam go zorganizować tam. W Górie, w pięknej miejscowości w górach, będzie zorganizowany we wrześniu, 10 września będzie Ironman. Pierwszy raz w tym miejscu będzie pełen Ironman. Zapisałem się już. Już nie ma odwrotu, muszę go zrobić. Od wielu lat chciałem się zapisać na pełnego Ironmana, ale coś mi zawsze wypadało. W momencie, kiedy byłem w najlepszej formie, to wyjechałem do Japonii. W Japonii Ironman był strasznie drogi. Jakoś nie było mi po drodze, żeby właśnie się zapisać na pełnego Ironmana. Byłem bardziej skoncentrowany na pracy, na pisaniu mojego bloga. No teraz przyszedł odpowiedni czas, żeby w wieku 30 lat zrobić pełnego Ironmana. Chodźcie, w ogóle pokażę wam mój rower. Mam dwa rowery, jeden przywieziony z Polski i drugi kupiony już tutaj na miejscu od mojego kumpla. To jest mój rower szosowy przywieziony właśnie z domu. No i moja sportowa maszyna wyścigowa Cervelo P2C. To cudo, naprawdę nieźle zasuwa. Właśnie na tym rowerze mam zamiar pokonać mojego pierwszego Ironmana. I teraz zaczynamy już na serio treningi. W ten sposób właśnie mam zamiar trochę się zmotywować do roboty i będę od czasu do czasu właśnie zgłaszał wam, co robiłem. Będę opowiadał o swoich postępach lub niepostępach w triatlonie. No i poza tym postanowiłem, że ten Ironman, ponieważ to będzie mój pierwszy i taki dość no, ważny, postanowiłem, że to nie będzie wyścig tylko dla mnie. Postanowiłem, że w jakiś sposób chciałbym pomóc osobom potrzebującym, pomóc dzieciom w Korei Północnej. Postanowiłem właśnie, że będę zbierał fundusze na pomoc właśnie dzieciakom w Korei. Jest taka fajna inicjatywa właśnie budowy piekarni w Korei. Te piekarnie już działają właśnie w Korei i zapewniają pieczywo właśnie do szkół. I postanowiłem wesprzeć to NGO, tą organizację pozarządową, która właśnie się tym zajmuje i będę na nią chciał właśnie zbierać pieniądze. Pewnie założę po prostu jakiś crowdfunding, muszę coś znaleźć tutaj w Polsce, jakąś stronę, na której mógłbym coś takiego właśnie założyć. Postanowiłem także, że część wpłat z Patronite będzie właśnie szła na ten cel, na cele charytatywne w Korei. Już zrobiłem wpłatę pierwszą na 10 euro. No i będę zwiększał tą kwotę w zależności od tego właśnie, jak będzie się mój kanał rozwijał, jakie będą właśnie przychody z Patronite lub z innych źródeł i będę stopniowo tą kwotę zwiększał, a do tego zorganizuję właśnie specjalny crowdfunding. Będę zbierał pieniążki w trakcie mojego treningu do Ironmana. Trening do triatlonu na tym najdłuższym dystansie, czyli 3,8 km pływania, 180 km roweru i na koniec przebiec trzeba 42 km, czyli pełen maraton. No, to mnie trochę przeraża wciąż. Trening jest naprawdę, naprawdę ciężki. Wiele godzin będę musiał to poświęcić. Mam nadzieję, że będę miał wasze wsparcie, że będę miał wsparcie mojej rodziny, moich przyjaciół. I chciałbym właśnie także coś dobrego zrobić w trakcie przygotowań, żeby właśnie zwrócić uwagę na to, że można pomóc dzieciom w Korei, że można zrobić coś dobrego, nawet nie ruszając się z kanapy. Na dole w opisie możecie znaleźć link do tej organizacji, która właśnie zajmuje się tymi piekarniami w Korei Północnej. Jeśli chcecie je wesprzeć sami,
po prostu wyślijcie tam jakiś donation przez PayPala, a ja niedługo założę, mam nadzieję, że się uda, założę jakiś crowdfunding i będę już właśnie zbierał na jakiejś stronie środki na ten cel. W takim razie dziękuję za uwagę, życzcie mi szczęścia, powodzenia i no, dużej ilości motywacji do treningów. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia, będę Was informował o moich postępach i o postępach całej akcji właśnie pomocy dzieciom w Korei. W takim razie dziękuję i do kolejnego daily vloga, powoli będą się pojawiały u mnie na kanale. A w przyszłym tygodniu będzie się dużo działo, przyjeżdża z Polski Damian Janiak, bardzo, bardzo sympatyczny youtuber, będziemy tutaj nagrywać coś w Tokio, pojedziemy na road trip, pójdziemy na coś dobrego do jedzenia i coś dobrego do wypicia. W takim razie zapraszam na kolejne odcinki. Siema!